Cześć, z tej strony Ziomix i kolejny odcinek z ciekawostek. Tak, wiem, obiecywałem, no i wreszcie jest. Także co, myślę, że bez zbędnego gadania zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Dzisiaj Shangri-La. Nazwa mapy nawiązuje do legendarnej krainy w Tybecie. Ale to nie koniec ciekawostki. Niektórzy twierdzą, że nawiązuje ona do lotniskowca, który należał do marynarki wojennej USA. No cóż, tak nie jest, a może to potwierdzić fakt, że nazwa mapy w konsoli w Call of Duty to Zombie Podłoga Temple. Wyświetla wam się na ekranie. Shangri-La jest jedną mapą w trybie zombie, na której Claymory są zastąpione przez Spike Mory. Ciekawa opcja. Wiecie, niby mamy gdzieś tam Bouncing Betty, miny pułapki z Black Opsa 3. No kurde, Claymory są zajebiste, nie? No, Spike Mory są jeszcze lepsze. Jadąc wagonikiem mamy wgląd w kilka bardzo strategicznych punktów mapy. Wyobraźcie sobie teraz, że jedziecie i macie ulepszony nóż balistyczny, a któryś z waszych sojuszników akurat tam ginie. Idealna sytuacja. Na mapie znajdują się cztery charakterystyczne złote gongi. Nie mają one żadnego zastosowania poza jednym krokiem do easter egga. Cóż, ale przynajmniej fajnie brzmią, kiedy się w nie walnie. Shangri-La jest ostatnią mapą, na której znajduje się kusza. RIP 13 darmowych małpek. W komentarzach możecie wypisywać zniżę dla kuszy. Jest to jedyna mapa, na której zamiast jednego przełącznika zasilania są dwa. Rozumiem zamysł i muszę przyznać, że całkiem ciekawy efekt jest, kiedy wciskacie je jednocześnie. Na mapie znajduje się pełno rozrzuconych części meteorytu 115. Jest go tam tyle, że mogliby go sprzedawać na metry kwadratowe i całkiem nieźle się dorobić. Na respie cały czas kampi kilka małp czekających na podpieprzenie ci power-upa. Co ciekawe, mimo tego, że możesz ich zabijać setki, one i tak się będą pojawiać. Gdy nie podniesiesz power-upa w tym samym momencie, w którym on wypadnie, zacznie ci gonić małpa, która bardzo mocno chciałaby tego power-upa. Jeżeli go podniesiesz, jest na ciebie zła i chce cię walnąć. Ale jeżeli ty będziesz szybszy i walniesz małpę zanim ona cię walnie i ją zabijesz, dostaniesz za to 500 punktów. No cóż, 500 plus. Na Shangri-La wbrew pozorom najłatwiej jest zdobyć 8 perków, ponieważ sposób ich zdobycia jest prostszy niż na innych mapach. Mianowicie trzeba po prostu zabić mowy w odpowiednim momencie. Nie jest to wcale aż tak problematyczne. W trailerze mapy Tank Dempsey oddaje 3 strzały ze swojej Olympii nie przeładowując. Wait, czy my już tego gdzieś nie widzieliśmy? I na koniec najbardziej banalna ciekawostka, ale jestem ciekaw, czy zwróciliście na to uwagę. Na Shangri-La pierwszy raz pojawiają się żeńskie zombie. Cóż, równouprawienie confirmed. I to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie skomentować filmiku. No i cóż, następny filmik będzie z Moona i nie wiem, kiedy będę miał w ogóle chęci, żeby to zrobić. Na szczęście jest osoba, która może mi w tym pomóc, także myślę, że możecie się tego spodziewać całkiem szybko. Także co, piszcie ewentualnie swoje pomysły na inne filmiki tematyczne z zombie, poza ciekawostkami z map. No i nic, no. Zapraszam was do innych filmików, subujcie, trzymajcie się i cześć!